Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was, kochani. Dzisiaj się zrobię pieczoną cykoria. Chyba to się tak nazywa, cykoria. I tu mam tak trzy cykorie. To jest taka sałatka, ja się to dzisiaj upiekam i mam jedna taką większą, no jedna dużą i dwie takie malutkie. Pan tu ma taką szynkę wędzoną, to jest chudo, tu mam cztery plasterki, więcej mi, no reszta mi zjedli. Ale to nie szkodzi, ja się tu weźmę taką gotowaną szynkę, możecie normalną szynkę też wziąć. I się dom do tych malutkich, weźmę się tu jeden plasterek, przekroja wzdłuż na pół i owina połówki tej cykorii. Też było dobre, bardzo dobre. I będę potrzebować sir tarty. Ja tu mam edamer, czy emmentaler, chyba emmentaler. Cykoria ma do tego, że jak je kupicie, musicie ją przechowywać w ciemnym miejscu. No lepiej zawinąć w ciemny jakiś tam papier, jeśli nie macie to. No to nie, ale ja utrzymała to w lodówce. Ciemne i chłodne miejsce. Te brzydkie liście się feznam, wyrzucam, wyczyszczam. I teraz to się przekroimy wzdłuż. Wzdłuż, tam gdzie ta cieńsza strona, tak się to przekroimy. Wszystkie trzy. Składniki tu są na dwie osoby. Jeśli będziecie mieć trzy duże, to wystarczą na trzy osoby. Jo, co zjadła jo i mój chłop, my to jedli. Tu w środku jest takie twarde. To musimy wyciąć. Musimy to dobrze wyciąć. Jo, to wyciąga źle i to jest... Było czuć trochę tej gorczycy gorzkiej. Ten kawałek, to tu jest bardzo gorzki, to trzeba to zawsze wyciąć. Następne razy bana to więcej wycinać. Pierwszy raz jak zrobiła kiedyś, to ją tego w ogóle nie wyciona i to było bardzo gorzkie. No i nie wiedziała, gdzie był ten problem, co to było gorzkie, samo to tak smakuje. Także no, ten środek, twardy środek musimy wyciąć. Musicie też uważać, żeby za dużo nie wyciąć, bo się może rozlecieć te liście. Teraz tak, tu mu patelnia. Oczywiście wyście większą, żebyście mogli wszystko na rozpiec, a nie tak ją. Dała się dwie trzy kropelki oleju, posmarowała się i teraz będę to smażyć na oleju, na tej patelni, tak na brązowo, z obydwu stron. No, jak widzicie, z jednej strony już trochę usmażone, potem z drugiej strony też troszkę usmaża. I to potem tu na moja foremka. Tu ma taką do tarty, możecie taką... sorry. Taką szklaną wziąć, troszkę posmarowała się to olejem i posola się to, posolam się to, popieprzam się to troszkę pieprzem. No i jak tamte się usmażą, też tu jedu i przyprawiam. Tu mu ta szynka, teraz się weźmie na jeden podłużny plasterek i owina się ta cykoria tą szynką. Te połączenie dajcie na dół i to tak położyć na ta foremkę, żeby te przecięte było do góry, tak jak tu widzicie. Tak jak zrobiła ze wszystkimi. I teraz się zrobimy sos. To będzie sos taki beszemelowy. Tu się jedna duża łyżka masła do tego. Jak widzicie, ta moja łyżka nie jest normalna łyżka stołowa, to jest taka do mieszania, także musiałam tam dwa razy dać, ok. Jedna łyżka masła roztopić i dumy jedna łyżka mąki, normalnej, zwykłej, i to mieszać. Tak mieszać gdzieś minutka, a musicie też uważać, nie może być ogień za duży, bo się to może przypolić, a jak się to przypoli i się takie brązowe zrobi, wtedy nie będzie już takie, będzie ten sos taki brązowy, żółty, niefajny. Jak już się to tak minutka podsmaży, wlejemy 200 ml zimnego mleka, i będziemy to cały czas mieszać. W międzyczasie się doprawia solą, gałką muszkatołową i pieprzem. I to tak długo mieszać, aż się ugotuje. Jak już się to zagotuje,
tak gdzieś jeszcze minutka podgotować i wtedy potem stwierdzicie, po tej minucie gotowania będzie widzieć, czy ten sos jest za gęsty, czy nie za gęsty. Jeśli jest za gęsty, u mnie jest za gęsty, joda, troszkę mleka, jeszcze do tego, możecie dać albo mleko, albo rosołek. No, jak już będzie to odpowiednio gęstość uzyskał, doprawcie jeszcze, pokosztujcie, doprawcie, posmakujcie i doprawcie, czy wam odpowiednio smakuje, bo jak nie będzie odpowiednio doprawione, to sos nie będzie dobry. Dobra, jak już będzie gotowe, wlejmy to na ten mój pojemnik, blaszka, talerz i na górę pójdzie syr tarty. Możecie zrobić syr parmeński potarty z tartą bułką, troszkę wymieszać i tu do góry dać na to. Dobra, i to będzie pieczone 180 stopni, góra dół, tak gdzie 25 minut. Możecie z termoobiegiem. Tak wyglądają moje cykorie. Ja do tego miała kartofle, polskie kartofle, taki sznycelek się zrobiła. No, także było bardzo pyszne. No, składniki na dwie osoby, bo tu małe. Jak będziecie mieć trzy duże, to wystarczą na trzy osoby. Jak będziecie mieć trzy duże cykorie. Okej, to by było na tyle. Myślę, że wam się podobało i do następnego razu. Cześć!